Drodzy Państwo, nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. No i temperatura spada jakoś tak podejrzanie, bardzo szybko. I zaczął padać śnieg. Jakby to powiedzieć, nie bardzo mam wyjście, żeby jechać jakąś inną drogą. Ale kuźwa, śniegu się nie spodziewałem. A zostało nam jeszcze do celu... A się boję spojrzeć. 25 km. Z czego jakieś 10 pod górę. Więc gdyż, ponieważ widzę tą chmurę, podejrzewam, że tam na górze będzie gorzej. Temperaturowo na pewno. No bo taki tam padający śnieżek przy świecącym słońcu to jeszcze ujdzie, nie? Pewnie wyglądamy jak debile. Ale ahoj przygodo. Jakby to powiedzieć, spiniem nie ma nudy. Nie, żebym to specjalnie jakoś tutaj ukartował. Fakt jest taki, że pogoda nas rozpieściła bardzo i tak troszeczkę czujność moją uśpiła, ponieważ mogłem pojechać niżej, na Mendolą. Ale patrząc na pogodę, 19 stopni, w ogóle cieplutko, stwierdziłem, że jedźmy dalszą drogą, no już tylko zostajmy tę pogodę, a tutaj jest fajniej, fajniejsza droga i my tam mamy lepsze miejsce do pakowania. No i tak właśnie się to narodziło, żeby jechać tędy. A że wjeżdżamy na, właśnie, na 2000 metrów, 2100, to spodziewam się, że skoro mamy już 2 stopnie, zaraz będzie kuźwa 0. No ja już czuję, no już manety drzeją, wieje po prostu, że łeb urywa. No tam na samą górę musimy wjechać, także jeszcze mamy kawałek. Ale kurde, ja tam się na górze po prostu tylko chyba zdjęcie zrobimy i spierdalamy, bo naprawdę to już się... Już nawet nie chodzi o to, że tam zimno. Tu chodzi o to, że niebezpiecznie może być, nie? No bo jak śnieg... Na razie on nie leży, tak, na tej drodze. Jest suchutko i nie widzę żadnych symptomów na razie, żeby miało być inaczej. Natomiast no coraz mocniej pada, nie? Więc... za chwilę on się będzie tu zbierał, ten śnieg na drodze, więc no nie ma co czekać. W sumie dobrze, że knajpa, w której zawsze się stołujemy, była zamknięta, bo to mogło się rozpadać konkretnie, bo jakbyśmy godzinkę posiedzieli tam w knajpie na pizzy, którą teraz mamy zaoszczędzoną, no to nie wiem, co my byśmy tu zostali. No, a już temperatura już naprawdę nie jest przyjemna. Zresztą chyba słychać, jak wieje, nie? No, jestem wyżej. Minus jeden. Na razie jednego widzę odważnego, który jedzie za mną, a reszta tam trochę zwolniła. Ale nie, dobra, jadą. Jesteśmy już bardzo blisko szczytu, więc... Za chwilę zaczniemy proces zjazdu. Nie wiem, czy tu kamerę nie trzeba wyczyścić. Za chwilę rozpoczniemy proces zjazdu. Ja się cieszę, że wjeżdżam już na wieżę, że zaraz będziemy zjeżdżać. Kuźwa! Nic nie widzę, mam śnieg na szybie. Dobra, już nie mam śniegu na szybie. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, naprawdę. To jest głupie. Już nie będę tutaj teraz na akcelerometrze sprawdzał, jakie mam złożenia na zakręcie. 40 stopni już nie, poprawiam. 42 tu miałem, a teraz mam 34, 32 i niech tak zostanie, please. Jeszcze tu widok jest całkiem zacny, bo... nie, tak szybko. Widok jest całkiem zacny, bo te chmury są tam... No, ten pan miał białą rejestrację, więc... Sugeruję, że ten śnieg to tak wcale nie przestanie zaraz padać. Dobra, jeszcze dwa zakręty
temperatura minus 1 mi tu mruga. No dobrze, no co, no było minus 3, także byliśmy w niższej temperaturze niż tutaj. No tam już nic nie widać, tam nieźle pewnie sypie. Także ja bym się tu chyba nie zatrzymywał. Tam to jest niezła siara. Zdjęcie i spadamy! No nic tu zjemy, tam jakaś gulaszowa zupa będzie na pewno. Kurwa, zobacz tą pogodę, nie ma co ryzykować, jedźmy na dół. A chcesz wrócić? No bo zobacz co tam się dzieje. No tak, a to jest... A to idzie stamtąd, nie? No jak to było w filmu? Nie, to nie jest trasa trudna technicznie. No nie jest. No, tak w śniegu. Czekaj, no muszę to zrobić, jakieś zdjęcie i lecimy. Low battery. Zjeżdżamy już! Minus 2. Minus 2. I jeszcze się zapowiada, że będzie zimniej. Ale jedźmy, bo naprawdę nie ma na co czekać, bo to się zaraz zrobi niebezpiecznie. Zmieniłem baterię. Dobra. Zmieniłem baterię, bo już tam bed. Ja jeszcze tu kawałek nagram, tyle ile tam miejsca na karcie mam. Ale powiem szczerze, że to już mi się kurwa nie podoba. Bo już mi tak tu wieje do kasku, że przez wszystkie... znaczy wieje, bo jest zamieć, no po prostu, kurde, ja tu nic nie widzę. Jak tu się włącza światło. Teraz jest automat. Minus 3. Kurwa, tu jest mokro. Zachciało nam się giowo. Zachciało nam się giowo, no i mamy giowo. Dobra, kamera jest chyba czysta. Jeszcze kawałek i zaraz zjeżdżamy. Dobra, teraz mam lampę włączoną. Dobra, widoczność. Widoczność. Właśnie, taka. Jeszcze kolega mówi, to tu się zatrzymajmy w schronisku, to zjemy jakiś gulasz. No chętnie, ale powiem szczerze, że jak ja bym się tu rozgrzał. Aha, kurde. Tu już się robi gnój. Minus 4. O, oh, fuck. Ja pierdzie. Panie Piotrze, ostrożnie. Ostrożnie. Byle do celu. Byle do celu. To już jest ta zimna strona tej góry, tego wzniesienia, więc tutaj no musimy sporo zjechać, żeby tu się coś zmieniło na lepsze. Ale na ten moment nawet mnie manetki nie parzą. A, proszę, czyli jednak Niemiec to tak zaplanował, że ma być taka pogoda. Dobrze, tu jest bramka otwarta, bo mogło być gorzej, że na przykład nie ma przejazdu. Wiem, debile jadą.
Ale mi skostniały paluchy, ja pierdzielę. Te, które trzymam na klamce, bo... Te, które mam na manetce, no to wiadomo, że tam ciepło, nie? Niżej, 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 niżej. Zaraz będzie lepiej, przysięgam. Tragedii nie ma. Mam pinoka ustawionego, a mimo wszystko naciągniętego, wszystko jest ok. Ale mimo wszystko, kurde, przez to, że jest tak, aż taka różnica temperatur, że ja tu kucham, chyba już nie daje rady ten pinok. I trochę tak słabo widzę. Oprócz tego, że jest mgła, to jeszcze mam wewnątrz zaparowane, a uniesienie szybki spowoduje, że nie spróbuję. Puszczę powietrza. Ja pierdolę, jak zimno. Minus 4. No tu jest dużo śniegu. Tu jest dużo śniegu. Chcę tylko zobaczyć, że temperatura rośnie i już będę happy. Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, czy Adam jedzie w dżinsach, ale nie, chyba nie, chyba w kombinezonie. Nie wiem, no muszę uchylić tą szybeczkę, bo tam pani syjce. No jakbym trochę taki biały się zrobił, zamarzłem. Dobra, zostawię szparkę taką symboliczną. Nie zmienia to faktu, że to jest ostatni dzień. Zaraz się pakujemy, wracamy do Poznania. Jest 25 marca. Pogodę mieliśmy naprawdę... No, aż trudno uwierzyć, że tak... Taka pogoda, no, żebyśmy tu nie byli, no to... To bym też nie uwierzył, ale no mieliśmy codziennie czyste niebo. Absolutnie żadnej chmury. I temperatury rzędu 20 stopni. I najzimniej było, przez moment dosłownie, było 11 stopni, tak, podczas tych przejazdów, no pomijając dzisiejszy, no, ponieważ dzisiejszy to minus 4. Ja jadę BMW R1250R, które sobie tak oceniam, testuję, zawsze ostatniego dnia, jeżeli mam jakiś motocykl, który Marcin załatwił, to ja zawsze ostatniego dnia tym motocyklem wracam, więc zostawiam mój na przyczepie, a tym wracam. No i mam okazję raz, że się przejechać fajnym sprzętem, a dwa, że też jakieś tam parę słów powiedzieć i nagrać coś. No i ocenę BMW oczywiście wystawiłem, także teraz nie będę się powtarzał, to na innym filmie, nie wiem, wcześniejszym czy późniejszym, no chyba wcześniejszym, ten tutaj śnieżnej eskapady będzie kolejnym pewnie. Następny wyjazd mamy w kwietniu, pod koniec kwietnia. Ekipa, tutaj cztery osoby znałem, bo już wcześniej z nami byli, dwie osoby poznałem. Natomiast na tamtym wyjeździe kwietniowym znam, zdaje się, tylko jedną osobę. To jest dobrze nawet, bo był też kilkukrotnie z nami, a reszta jest nowych ludzi, których nie znam. Ja nie wiem ani jacy są, ani... No tam bo to jest jakiś, wiadomo, zwariowani wszyscy, ale nie wiem generalnie nic o nich, jak jeżdżą i jacy są, ale no pewnie będzie sympatycznie, jak zawsze. No i tam już chyba takich ekstremalnych warunków nie będzie, no bo to już będzie majówka, także może z migrantem się wtedy umówimy. Na pewno Arek planuje już ten kwiecień, żeby jeszcze nas odwiedzić. Czyli miejscowy motobiker. No dobra,
A w zasadzie tyle, no to już jak widać temperatura minus 1, więc już pełen luksus. Komfort na najwyższym poziomie. Sucha droga. Raczej już nas lodowisko nie zaskoczy. Na razie, trzymajcie się.